Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. Tak jak widzicie, Wojtek zaczął orać. Orać na zimę. Orka zimowa jeszcze w połowie października. No warunki do tego są odpowiednie, więc szczerze wam powiem, nie ma na co czekać. Później będzie tylko gorzej, trzeba będzie czekać na jakieś przymrozki, cudawianki na kiju. A tak, wilgoć jest na tyle odpowiednio, żeby się nie ślizgały opony, chociaż gdzieś tam złapie gliny, no to wiadomo, jakiś tam poślizg jest, ale w mniejszym bądź większym stopniu RK 1550 godzin, obrotów godzin, kurde, gdzie? Chciałbym, żeby miała 1550 godzin. Obroty na poziomie 1550, prędkość 10 km na godzinę. Wszystko tutaj fajnie się układa, odkłada. Trochę na glinie, wiadomo, korpusy się pierwszy przede wszystkim odgina. No ale tutaj na to nic nie poradzę. No, taki urok jest zabezpieczeń resorowych. No ale pozostawmy to, nie jest źle, nie zostawia dołów, więc przymykam na to oko i jest wszystko cycuś glancuś. No, Tomek za chwilę będzie też woził gnojowice na inne pole, chociaż chcemy tak zrobić, żeby właśnie wywieźć i zaraz to też przyorać, żeby tam żadnych strat nie było. Ale ja zacząłem sobie właśnie tutaj najpierw orać, bo też miał trochę innej roboty do zrobienia. Mówię, ja nie będę czekał i stał na niego, a też zanim wywiedzie, to trochę czasu minie, bo wiadomo, zaraz za tak zwaną dupą nie można jeździć, bo jest kawałek do przejechania. To na spokojnie wywiezie część pola i wtedy będzie można śmiało sobie tam ruszyć, podjechać i zacząć z tym walczyć. No ale mówię wam, naprawdę fajnie to idzie, fajnie to wygląda. Tutaj akurat pod groch orze, no i ta strona, gdzie w ubiegłym roku robiłem doświadczenie. I zaraz też o tym parę słów opowiem. Od słupów, tak jak tu widzicie, tamten, w tamtą stronę część pola zaorałem, w tą stronę była bezorka, no i oczywiście siew pszenicy nasiennej. I z ręką na sercu, bez żadnego tam krętactwa, jeszcze na wiosnę, na początku wiosny, no różnica była w wyglądzie pszenicy, wydawało się, że ta po orce taka jakaś jest zieleńsza. Nie wydawało się, tylko tak było. Była ona zieleńsza, była bardziej, można powiedzieć, rozkrzewiona. No, taki, no, było widać to odcięcie, prawda? Ale suma summarum, bo później żeśmy też robili badania, prawda, X-a tutaj na tym polu. W plonie żadnych różnic. Naprawdę żadnych różnic. Może wiecie, bo to badania też się odbywały na określonym areale, ale być może były, ale to naprawdę minimalne, może 100 kilo. I szczerze wam powiem, że raczej na minus orki, aniżeli na plus. Ale dobra, uściślijmy to i ja trzymam się tego, że żadnych tam różnic nie było. Wizualne początkiem wiosny. Później naprawdę się z tym nic nie działo i żadnych innych różnic. Kłosy tak samo tutaj dorodne, jak i w bezorce, więc tu bym naprawdę tego w ogóle nie brał pod uwagę. Presja chwastów, no myślę, że też nie było żadnej różnicy, aczkolwiek wiadomo, całe pole jechałem, na wiosnę poprawiałem awoksą. Więc i tu było czyściutko, także no też tutaj bym powiedział, że żadnych różnic, naprawdę żadnych różnic ja tam nie widziałem,
żeby dojść do takiego, wiecie, wniosku, że o kurde, jednak coś jest na rzeczy z tą orką, czyli wywalamy tego bezorkowca, kupujemy porządny pług do erki i lecimy w orce. Nie, naprawdę nic takiego. A co ja robię, powiedzcie mi w ogóle, bo ja nie wiem, ale ja już wiem, co ja tutaj za kombinacje alpejskie urządzam. Nie, nic takiego naprawdę nie miałoby miejsca. Dobra, teraz pracę muszę sobie tutaj przerzucić, bo miałem tu włączony zapis pracy, niepotrzebny, jest ręczny, ok. Więc naprawdę, no do takich wniosków nie doszedłem, żeby tutaj coś w tą stronę iść. Oczywiście, no ja nie twierdzę, że orka jest zła, że to jest samo zło. Nie. Po prostu uprawić agregatem, czy to będzie 10, 8 czy 13 bel, zębów, przepraszam, czy łap, jak zwał, tak zwał, jest naprawdę dużo szybciej to zrobić, aniżeli orką, tak? No tutaj ja robię to jakieś... Kurczę, ile tu mogłem to robić, bo jeszcze tam daleko... Ojejku. Nie było prądu, bo wczoraj był naprawiany... O kurde, muszę jeszcze fotowoltaikę włączyć, bo zapomniałem. Wczoraj był... Mieliśmy wyłączony prąd i gdzieś tam w zabezpieczeniu wyskoczyło. I musiałem tam chłopakom iść, bo już podłączają węże do budynku z wykopów. No i troszkę się zeszło, więc tutaj na jakieś, no nie kłamiąc was, z ustawieniem może 2 godziny, może nawet nie. Bo musiałem jeszcze tam pług dostroić, dostawić. Tak, żebym dorzucał, bo z jednej strony wszystko ok, a z drugiej gdzieś mi tam nie dorzucał. Więc no umówmy się, że to 2 godziny tutaj. No areał może 3 hektary, może nie, może bardziej tak. Niech to będzie nawet 3 hektary, no. No więc przy agregacie zrobiłbym spokojnie 4-5 hektarów, także no to też jest zaleta tego, prawda? Szczególnie w ten czas, gdzie trzeba uprawiać, a u nas to się odbywa, że Tomek jedzie uprawiać. No i powiem wam szczerze, że jeżeli byłby agregat uprawowo-siewny, no to można byłoby od razu za tym siać. Wiadomo, w zależności od warunków. No ten rok się trafił tak, że mieliśmy głębosza, głęboszem żeśmy wszystko pouprawiali, w większości to Tomek tu pouprawiał, a ja sobie robiłem inne rzeczy w tym czasie, rzepak miałem do opryskania, miesza z tym. No i tak to się złożyło, że po tym później głęboszu popadał nam ładnie deszcz, no i można było pobawić się wtedy w uprawę. I o, właśnie elektryk dzwoni. W uprawę i siew. Już pewnie będę musiał podjechać. A w międzyczasie przerzuciłem się na drugą działkę, gdzie Tomek wywoził gnojowice. Aczkolwiek gnojowicy nie ma wywożenia. Co prawda boczny wiatr, ale wszystko przerzuca na jedną stronę. Także niestety nie ma wywożenia dzisiaj gnojowicy. Te akurat ten kawałek 2,5 hektarowy wywieziony, a reszta czeka na odpowiednie warunki. Ja dzisiaj też się przerzucę na pole po kukurydzy, tam właśnie koło gospodarstwa. A jutro jest taki plan, oczywiście jak nie będzie wiało, bo słoneczko pięknie świeci, aczkolwiek dzisiaj no wieje i to dosyć mocno. A jutro jest plan właśnie, żeby już popryskać ostatnie pszenice, które wysiałem. Być może nawet po kukurydzy, jakby dało radę, też bym poleciał, chociaż samym flufenacetem, żeby mieć spokój
na wiosnę i tak trzeba będzie poprawiać, i tak trzeba będzie poprawiać, więc może coś tam na dwuliścienne wtedy dorzucimy, ale to wszystko okaże się, wszystko się okaże na polu, bo tak na chwilę obecną to nie ma co za bardzo gdybać, tylko trzeba poczekać też przede wszystkim, jakie jutro warunki będą, bo to jest istotne. Co najważniejsze, już dzisiaj przymrozku nie było, więc będzie można pomyśleć właśnie o jakimś odchwaszczaniu. A póki co, tak jak widzicie, no orka idzie wzorowo, wszystko ładnie, pięknie, cycuś, glancuś, więc nie ma co się zastanawiać, tylko trzeba je. Niestety karta się zapełniła, ale na szczęście usuwałem i można dalej biadolić. Tak więc wracając do tematu, no orka, tak jak mówię, no wychodzi bardzo dobrze, nawet gdzieś tutaj, powiem wam szczerze, że udaje się nawet prosto jeździć, co prawda bez nawigacji, ale jest i tak bardzo dobrze. No Wario w pługu robi ogromną robotę, można sobie podczas jazdy gdzieś tam trochę przywęzić, troszkę rozszerzyć, tak żeby gdzieś tam się to wszystko zgadzało tak, jakby to miało być. Teraz troszkę szumu i ten zapach orki naprawdę podoba mi się, aczkolwiek tu trochę zalatuje gnojowicą, więc dosyć tych wiejskich zapachów. Najważniejsze, że wszystko bez żadnych komplikacji idzie. Tutaj przewidziane pole jest właśnie na jęczmień jary. Będziemy mieli łącznie jakieś 5 hektarów tego jęczmienia, czyli te no plus minus zakładam między 20 a 30 ton, zależy wszystko od roku, jak to się wszystko ułoży, jaki przebieg pogody, no ale tak między 20 a 25 ton to powinno mi dla świń wystarczyć, także tylko taki areał przeznaczony właśnie jest dla świń, po prostu dla świń, żeby miały co tam szamać. O, gdzieś kamyczek był, sporawy. No już go i tak nie znajdę, więc tak jak mówię, no taki mniejszy areał. Część mam już pod groch, tam jeszcze musimy melioracje zrobić, co prawda na tej działce też melioracje trzeba będzie zrobić, ale no jak na razie jest sucho, więc i tak tej drenarki nie przepchamy. Jeżeli nawet byłaby gdzieś tam, wiecie, przypchana trochę, no to o tej porze nic z drenarką nie zrobimy, bo musi być woda, żeby gdzieś tam coś można było przepchać. Aczkolwiek no idzie to takim tamtym dołkiem ta drenarka, no i raczej jest przypchana, był tutaj rzepak, wydaje mi się, że to on gdzieś tam korzenie głębiej zapuścił, no i jest ona przypchana, po prostu jest przypchana, ale myślę, że to na wiosnę gdzieś tutaj przy miedzy przekopiemy, znajdziemy i będzie wszystko zrobione. No mam nadzieję, że ta wiosna przyszłoroczna nie będzie aż tak się dawała we znaki, nie będzie aż taka mokra jak ta, która minęła, i uda się to wszystko spokojnie porobić. No melioracji jest do roboty, bo mamy jeszcze działkę, tam akurat będzie pod kukurydzę uprawiane, pewnie też orka, ale tam najpierw musimy przełożyć jedną meliorację, część rowu zasypać, położyć rurę 400, także no prac jeszcze jest tych jesiennych, mimo orek, mimo wywożenia jeszcze gnojowicy, to jest tych prac takich w polu, gałęzi poprzecinać nad polami, no całym okresem będziemy na pewno gdzieś tam walczyć z tymi rzeczami, no ale to myślę, że na spokojnie, no do wiosny jeszcze jest sporo czasu, także powoli to się da radę jakoś zrobić, cała zima, nawet można byłoby gdzieś tam ogień rozpalić, jakoś kiełbasę wszamać, no i podziałać w tym kierunku na polach. No i tak to chyba tyle, jeżeli chodzi o samą orkę. Tak jak mówię, jeszcze jakieś 6-12 hektarów do zaorania. A, jeszcze koło mnie
jakieś 6, no około 18-20 hektarów do podpłuk, a reszta już będzie szło wszystko w kultusa. Także to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.